W studiu zapowiadany gość, pan Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy odczuwa Pan jakąś szczególną ulgę? Kamień spadł panu z serca? Nie wiem, czuje pan wiatr w żagle, bo wydaje się, że po tych dziesięciu latach no, no jeszcze ro, pewnego rodzaju <grymne> bezdomności tak. Muzeum Historii Polski, mhm. no nastała koniunktura i na, na, na tę instytucję i jakaś taka jasna perspektywa, kiedy możemy się spodziewać, że muzeum już w taki, w pełny sposób będzie mogło zaprezentować swoją ofertę, mhm. czyli, że powstanie siedziba na warszawskiej Cytadeli. No, to jest do, dla nas dobra, dobra sytuacja, no bo tego typu inwestycje o takiej skali no wymagają po prostu takiego solidnego wsparcia politycznego, finansowego. Tu nawiązuje oczywiście do wypowiedzi szefów resortu kultury, np. niedawno wiceministra Jarosława Selina, że Muzeum Historii Polski to jest inwestycja sztandarowa wręcz, mhm, dla... Nie tylko tego ministerstwa, ale dla obecnego rządu. ja mogę się tylko cieszyć, no, bo to jest praca, którą wykonywaliśmy przez wiele lat i która została w jakimś sensie zauważona, dostrzeżona i nagrodzona właśnie takim wsparciem. No i to, to jest ważne, bo to widać, że, że tak jak w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego, no tego typu instytucje, które no jakoś są osadzone, jakoś posiadają wsparcie, one o, dużo łatwiej je budować, dużo, tak samo Muzeum II Wojny Światowej w ostatnich latach miało dosyć duże finansowanie, no my tego, nam, nam tego zabrakło, ale w tej chwili mamy szansę przełaniać. Przy czym trzeba pamiętać, że my co prawda nie mieliśmy siedziby, mieliśmy problemy z finansowaniem siedziby stałej, ale cały czas pracowaliśmy. Robiliśmy wystawy, robiliśmy programy edukacyjne, realizowaliśmy programy naukowe. No, nawet bym powiedział, że Muzeum Historii Polski bardzo dużo pracowało i bardzo było widoczne w tym obszarze polityki historycznej, edukacji szeroko rozumianej. Bardzo dużo się działo wokół tego muzeum. Także właściwie co roku realizowaliśmy jakieś duże wystawy, no, nie mieliśmy własnej siedziby, więc z innymi instytucjami, z Zamkiem Królewskim, z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, wiele z tych, nagród, wiele z tych wystaw dostawało nagrody, było no, licznie odwiedzanych przez publiczność, było dobrze oceniane również przez prasę. Także no, to jest jakiś dorobek, który już posiadamy. Także to nie jest tak, że ta instytucja powstaje z niczego, tylko te trzy lata to jest dla nas wielkie przyspieszenie dzięki temu wsparciu, dzięki finansom i mamy szansę na to, żeby w 2018 roku rzeczywiście mieć ten budynek. Tu warto dodać, że to jeszcze poprzednia ekipa podjęła wreszcie tę ostateczną jakby decyzję związaną z lokalizacją właśnie na terenie Cytadeli. To się wydaje taka może nawet teraz oczywista lokalizacja. Cytadela stanie się takim zagłębiem muzeów historycznych. Tak, tam są już dwa muzea w tej właśnie. chwili. Ta muzeum Katyńskie i dziesiąty pawilon Cytadeli Warszawskiej, a powstanie jeszcze właśnie Muzeum Historii Polskiej i Muzeum Wojska Polskiego. Będzie jakoś przyciągać to miejsce zapewne turystów. Jest to świetna lokalizacja. No i też projekt muzeum wydaje się atrakcyjny. Mhm. Na jakim etapie właśnie Państwo są? Bo można oglądać już taką prezentację pokazującą, jak muzeum ma wyglądać. Nie wiem, na ile to jest już ostateczna wizja Muzeum To, to jest Polacy. tak, że, że my w tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie rozmów z architektami, więc mam nadzieję, że lada. Dzień uda nam się je zakończyć. Wtedy będziemy wiedzieli, jak ten budynek będzie wyglądał z zewnątrz, bo on był pierwotnie projektowany dla Muzeum Wojska Polskiego, a w tej chwili trzeba go trochę przeprojektować fasady, ale też wnętrze częściowo no, do potrzeb Muzeum Historii Polski dostosować. A druga, drugi element to jest kwestia wystawy stałej. I tutaj znów jesteśmy uzależnieni troszkę od tych negocjacji z architektami. Chcielibyśmy, żeby skorzystać z tego projektu wystawy stałej, który był realizowany, który wygrał w konkursie w 2011 roku. Wówczas, kiedy jeszcze przymierzaliśmy się do innej lokalizacji, takiej nad trasą Łazienkowską. Także jesteśmy tutaj, ja myślę, że w ciągu kilku tygodni będziemy w stanie opinii publicznej już pokazać e, takie koncepcje jednego i drugiego. Ale to jest ten kierunek myślenia, właśnie o wystawie stałej, który państwu cały czas towarzyszy. Bo tutaj najbardziej zauważalne jest no, to skoncentrowanie się na tej historii polskiej wolności. To ma być chyba mhm. takie hasło tak, jeśli chodzi, przewodnie, tak? tak jeśli zwiedzając chodzi... muzeum, będziemy śledzić. To przywiązanie Polaków do wolności, dążenie do niej właśnie? Jeśli chodzi o tematy, to rzeczywiście ta historia wolności będzie właściwie najważniejszym z tematów, a tam będą jeszcze dwa inne tematy. Drugi będzie do, dotyczył tożsamości, i trzeci taki bardziej życia codziennego, przemian cywilizacyjnych, również trochę do jakiegoś osiągnięć naukowych, ale ten, ten wątek wolnościowy wydaje nam się niesłychanie ważny, ze względu na to, że no, chociażby od, od czasów co najmniej Republiki Śląskiej. Bachecki, Ten, to jest temat ważny. Ważna jest historia konstytucyjna, konstytucja 3 maja, ważna jest tematyka walki o wolność w czasach zaborów czy w czasie II wojny światowej, aż wreszcie po Solidarność. Przy czym, tam gdzie będziemy dotykali tej kwestii walki o wolność, to też nie chcemy wchodzić w konkurencję tutaj z Muzeum Wojska Polskiego, który będzie po, po sąsiedzku. W związku z tym, my bardziej będziemy się koncentrowali na takim aspekcie, bym powiedział, cywilnym, czyli nas interesuje na przykład rząd narodowy w czasie Powstania Styczniowego, czy Polskie Państwo Podziemne jako pewna struktura jakby wielowymiarowa, a nie tylko wojskowa. No bo ta walka się realizowała przecież nie tylko na polach no militarnych, ja myślę, że... ja myśl... na przykład w okresie PRL-u, Więc ja myślę, że oczywiście nie, nie, nie umniejszając wagi tej walki zbrojnej, ale, ale może ważniejsze jakby z punktu widzenia jakby na, na naszej tożsamości jest taka umiejętność organizowania się w różnych kryzysowych sytuacjach. I to, czy to właśnie był okres powstańczy, czy, czy taki też rozmaite formy pracy organicznej, czy właśnie polskie państwo podziemne, ale też solidarność podziemna na przykład w okresie stanu wojennego. To były, w, no, czy, czy właściwie ruch Solidarności jeszcze jako wyrastający z tego Komitetu Strajkowego w, w Stoczni Gdańskiej, prawda? Więc to, to są takie niezwykłe, ta niezwykła zdolność do mobilizacji jest jednym z, z takich fenomenów polskiej historii. Też odnoszę wrażenie, że jednak będzie obecnych więcej tematów tych bliższych nam czasowo. Znaczy im im bliżej współczesności jesteśmy, tym większa reprezentacja I tak, i nie. I tak, na wystawie. Nie. Nie, 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 nie. To znaczy, to jest tak, że, że oczywiście jest tak, że, że jest łatwiej pokazywać tą historię najnowszą, bo jest i więcej obiektów, jest więcej materiałów, są zdjęcia, filmy i tak dalej, i tak dalej. Ale z punktu widzenia naszych zainteresowań, bardzo duże znaczenie przywiązujemy do historii I Rzeczypospolitej, czyli powiedzmy gdzieś tam od, od Nichilnowi, czyli około 1500 roku, aż po jej upadek i rozbiory. Wydaje nam się, że to jest taki ważny wątek, bo on w jakimś sensie no, stanowi fundament w, i, i trochę naszej takiej politycznej mentalności i trochę naszej kultury, bo, bo czy sięgniemy do, do wielkiej literatury wiem, Kochanowskiego i tak dalej, to, to gdzieś tutaj po prostu te, te, te korzenie nasze istnieją. Także chcielibyśmy przywrócić y, pamięć o, o tych czasach, bo wydaje, wydają nam się ważne dzisiaj. No i rodzi się też pytanie, do kogo adresowane jest muzeum? Czy to jest instytucja, która ma Polakom przypominać ich przeszłość? Czy jednak bardziej myślą Państwo o zagranicznych turystach? którzy historię Polski, historii Polski nie znają w ogóle, tak. albo znają często, przecież ciągle o tym mówimy, jakiś wypaczony jej tak. obraz. To na pewno ten odbiorca zagraniczny jest ważny i zresztą my nie tylko, jakby tworząc samo muzeum, w sensie wystawy, myśląc o wystawie, my, myślimy o tym odbiorcy zagranicznej, bo też realizowaliśmy, realizujemy wiele Programów z tym związanych, chociażby realizowaliśmy taki duży projekt Jankarski, niedokończona misja, właściwie z, z, z programami edukacyjnymi, wystawami, jakimiś spotkaniami. Byliśmy obecni na, na prawie wszystkich. No Na wszystkich chyba konty kontynentach. Nie, nie jestem pewien, czy w Australii. <grywa> <grywa> I, 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 I to było duże przedsięwzięcie. Natomiast nie można wystawy stałej muzeum i tak dużego muzeum projektować tylko pod kątem publiczności zagranicznej, bo on po prostu no, pierwszym odbiorcą będą po prostu Polacy, wycieczki szkolne turyści, ale również turyści z Polski, warszawiacy i tak dalej. W związku z tym my musimy, my musimy myśleć o tym programie tak, żeby on no, jednak pełnił ważną rolę w takiej edukacji historycznej, w poznawaniu po prostu naszej własnej historii, w dyskusjach na temat własnej historii. Także nie, myślę, że, że pierwszym odbiorcą musi być jednak polski odbiorca, ale musimy to i, chce, i, i robimy to w ten sposób, żeby to muzeum również opowiadało cudzoziemcom o polskiej historii, żeby ona była zrozumiała, ciekawa, fascynująca. No i tutaj bardzo ważna jest forma. Ja jakoś jestem pod wrażeniem tej prezentacji, <laughs> która może się okazać, że, że, że nie w pełni będzie taka potem ta znaczy, wystawa. Zawsze, stała. zawsze projekt, jak, jak się ale... wykonuje, nawet jeśli będziemy pracowali z tą ekipą, to on się troszkę zmienia, bo ten projekt konkursowy zawsze jest troszkę inny niż, niż projekt ostateczny. To jest też wystawa. Zresztą tak samo jak architektura, ale, ale jeszcze bardziej wystawa, jest efektem też takiej dyskusji, dialogu pomiędzy historykami, tymi, którzy tworzą od strony merytorycznej tę wystawę, a plastykami, którzy operują trochę innym językiem i inaczej, inaczej myślą, inaczej mówią o, o przeszłości. Bo mamy tutaj nawet w Warszawie ostatnio no, duże sukcesy muzealnicze. Mhm. Myślę tu przede wszystkim o Muzeum Powstania Warszawskiego, tak. Muzeum POLIN, które jest wciąż jeszcze nową placówką. One dosyć wysoko postawiły też poprzeczkę. poprzeczkę. Tak. Rozumiem, że Muzeum Historii Polski tę poprzeczkę jeszcze bardziej podniesie, jeśli chodzi o atrakcyjność no. też tak. docierania do widza. To jest oczywiście no, ambicją każdego nowego muzeum, żeby odnosić się i w jakimś sensie w dobrym sensie konkurować również z tymi projektami, które, które istnieją, więc my, oczywiście bardzo cenimy tę, tę pracę, którą wykonali nasi koledzy czy z Muzeum Powstania Warszawskiego, czy z Muzeum Historii Żydów Polskich, ale oczywiście chcielibyśmy jeszcze lepiej jeszcze więcej pokazać. Oczywiście też czas troszkę jest naszym sojusznikiem, bo są jakieś nowe metody. Chociaż oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że w przypadku, zwłaszcza Muzeum Powstania, Warszawskiego to było to pierwsze muzeum, które wykorzystywało na przykład efekty scenograficzne, multimedialne i tak dalej, więc jakby tego, tego efektu takiej całkowitej świeżości będzie bardzo trudno osiągnąć, ale wydaje nam się, że, że mamy tyle ciekawych rzeczy do opowiedzenia, że będziemy spokojnie mogli tutaj umieścić nasze muzeum pomiędzy tymi najciekawszymi muzeami polskimi. No i tak jak mówiliśmy... I na będziemy korzystali hmm. również z tego typu yy, yy, i scenograficznych, i multimedialnych efektów, ale też pamiętamy, i to też się troszkę zmienia w, obecnie w muzealnictwie, jest troszkę powrót też, żeby troszkę bardziej, większą wagę przykładać do oryginalnych zbiorów. No właśnie, bo na, na ile w takiej <noise> koncepcji muzeum mieszczą się jeszcze, najzwyczajniej w świecie, eksponaty? To znaczy tak, w muzeum, czy to jest Muzeum Powstania, czy Muzeum POLIN, zawsze są eksponaty, ich może być mniej, więcej. Ja myślę, że teraz jest tendencja taka i nam się ona podoba generalnie, żeby trochę więcej jednak używać tych eksponatów one po prostu dają pewnej autentyczności, prawda? Człowiek widzi obiekt, papier, nie wiem, jakiś przedmiot, pamiątkę po jakiejś ważnej postaci historycznej i wtedy ma jednak to poczucie takiego bezpośredniego, namacalnego niemalże dotknięcia historii. To jest troszkę tak jak z, z kultem relikwii, kultem mhm. świętych, A Ludzie też potrzebowali, na przykład w Muzeum Polskie w Wilu, które funkcjonowało jeszcze w XIX wieku, no tam było, jednym z najważniejszych rzeczy było serce Tadeusza Kościuszki. Tam całe wycieczki przy Pojeżdżały z Galicji właśnie po to, że to było to miejsce. Rozumiem, gdzie... że kilka takich skarbów państwo przygotowują <gry> tak. do swojej ekspozycji. No i tak jak mówiliśmy na początku, ten, ta historia państwa muzeum nagle przyspieszyła. Mhm. Niecałe trzy lata zostały do otwarcia, bo to otwarcie zaplanowano na obchody stulecia naszej niepodległości. Rozumiem, że państwo zdążą. No, musimy zdążyć. No takie no, sporo, sporą pracę już wykonaliśmy no i będziemy się mobilizowali. Oczywiście przy tego typu tej, tej skali inwestycji no nie można nigdy w 100% procentach zagwarantować, że zdążymy. Natomiast na pewno damy z siebie wszystko i na pewno mamy teraz bardzo silne wsparcie ze strony obecnego ministra kultury, pana premiera Glińskiego, żeby, żeby tę pracę wykonać. No to w takim razie życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i czekamy na otwarcie Muzeum Historii Polski w już stałej siedzibie na terenie warszawskiej Cytadeli. Pan Robert Kostro, dyrektor muzeum, był naszym gościem. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję. Do widzenia.